Nazywam się Czekalska Zofia, urodzona w Tomaszowie Mazowieckim 6 lipca 23 roku. I znalazłam się w Warszawie dlatego, bo pracowałam w fabryce i byłam naznaczona na kontyngent. Fabryki musiały, jak coś tam Polacy nabroili, to później musieli dawać kontyngent. I taki, w takim kontyngencie w fabryce w Tomaszowie Włókien Sztucznych mężczyźni przed fabrykę. Raz, dwa, trzy, pięć, dziesięć. Wychodź. Ten ma tu wyjść. I tak wyszedł mój wujek i znalazł się w Dachau. I już nigdy nie wrócił. Ciocie rozstrzelali, bo weszła do getta zanieść jabłka i puścili ją. Bo zapłaciła. A później jak wychodziła, przestrzelili ją i koleżanki po brzuchu. Bo mój brat bardzo działał w konspiracji, mój kolega. Przenosił tu wiadomości z Warszawy. Więc już mieliśmy w przeciągu 2 tygodni 5 pogrzebów. I ja pracowałam w fabryce, też włókienniczej. I naznaczyli właśnie między wiele osób, ale i mnie, na kontyngent, na roboty do Niemiec. Ale przed tym trzeba było zgłosić się na dworzec. Mam takie zdjęcie, jako nie wzięłam ich. I będziemy jechać do Częstochowy. Nie możesz się nie zgłosić, bo ci wezmą brata, ojca. No więc co będzie, to będzie. Trzeba iść, naznaczyli. Poszłam. I tam na tej komisji w Częstochowie sertują. Ten do fabryki, ten do Niemiec, ten gdzieś indziej, gdzie sto. Ale ja umiałam udawać. A że miałam od dziecka tutaj takie wzdęcie na brzuchu, a wtedy był bardzo groźny tyfus plamisty, tak jak teraz inne, to wtedy był tyfus plamisty. I ja wiedziałam, jak mam udawać. I mówię tak, no ja na tej komisji lekarskiej, to ja to chyba jestem na tyfus plamisty chora. To do domu, ale muszę się zgłosić i do Piotrkowa, do lekarza. Zgłosiłam się, lekarz uważa, że nic nie ma. No więc wróciłam do domu, ale miałam, że mam iść do fabryki. Tutaj właśnie jest ta karta. Ta karta wiele osobom życie uratowała. Ale po tą kartę musiałam iść drugi raz do arbeitsamtu, jak już miałam te zezwolenie, żeby iść do fabryki. Ale ja mieszkałam w takim domu ośmiorodzinnym. No i był sąsiad, tak samo jak my, robotnik. Ale miał znajomości, mówił, widocznie, jak ja wróciłam do domu, on poszedł do arbeitsamtu i widocznie powiedział, że ja nie jestem tutaj groźna. I już nie dostałam skierowania do tej samej fabryki, tylko mogę, aby przynieść, że pracuję. Tą kartę, żeby przynieść, że pracuję. No i ja wtedy, to była właśnie okazja, że dostałam tą kartę, że pracuję. Nie w tej fabryce, obojętnie, tylko że pracuję. A mój wujek pracował, mamy brat, w innej fabryce, też niemieckiej, Millera, fabryka dywanów, ale tam materiały też robili, że mogłam iść do tej fabryki, gdzie ten Niemiec kontyngentu nie dawał. Bo gdybym wróciła do tamtej, tak jak miałam skierowanie, no to już nie wiadomo, co by było. Nauczyciel, pan Dekowski, wkoło siebie organizował, jak tylko wybuchła wojna w 1939. Mówię o Tomaszowie. I ten nauczyciel organizował koło siebie już konspirację, bo w pobliżu, zaraz za Pilicą, bo to jest nad Pilicą, byli partyzanci.
I jego brat poszedł do partyzantów. No a sąsiad po drugiej stronie ulicy, drugi, z którym żeśmy się razem bawili w piasku. Jak wybuchła wojna, to on od razu, hitlerowiec, on od razu i poszedł, dostał broń, bo był już w organizacji. Już on, a ten drugi poszedł do partyzantki. I przyszedł moment, że on, było jakieś święto i on przyszedł do domu, przez taki płotek przechodził, a ten wychodził z domu i go zobaczył. Wyjął broń i ty bandyto. Przestrzelił go po brzuchu. Co się zrobiło przez tak króciutki okres? Przedtem byliśmy kolegami. Do czego doprowadza nienawiść taka właśnie, bo ja jestem w tej chwili ważny. I zabił go. Później koleżance, bo niedaleko miała taki wóz, kazał jej wieźć do straży, wieźć tego bandytę i po drodze umierał. Za co? Kolega kolegę. Więc właśnie ja mówię. I już drugi kolega, jego ojciec był tym takim granatowym policjantem. No to też nagle mu się odbiło i nagle zaczął być donosicielem. Ten jest waka, ten jest waka. W przeciągu 2 tygodni mieliśmy w rodzinie 4 pogrzeby. I później rodzina zdecydowała, musisz wyjechać z Tomaszowa, żeby ocalić. I tym sposobem, że już nie byłam pilnowana, miałam swobodę, że mogłam sobie nie przyjść do pracy. I nikt mi za to nic nie zrobił, bo ten Niemiec, fabryka Millera, już on był inny, już był łagodniejszy niż tamta fabryka Landsberga. To było króciutko przed powstaniem. I koledzy pouciekali, niektórzy pracowali w Warszawie, mój kolega też pracował w Warszawie, ale on był tym łącznikiem do Tomaszowa, a mój brat do partyzantów. No i zdecydowali, że powinnam jechać do Warszawy. Mam rodzinę w Warszawie, jechać do Warszawy. 6 lipca skończyłam 21 lat i już jesteś dorosła. Rodzice mi pomogli i ojciec mnie przywiózł do Warszawy u wuja na Siennej 45. Ja nie wiedziałam, jak przyjechałam. Dopiero w Warszawie dowiedziałam się, bo w tym środowisku tych, co się przygotowywali do powstania, bo u mojego szwagra i u mojej koleżanki, to już oni mieli broń, przygotowywali się, że powstanie będzie. I jeden wujo męża zaprowadził mnie na most Poniatowskiego. Zobacz, jak Niemcy uciekają. Balbina poszła na 4 dni. Powstanie będzie po 4 dniach. On był właśnie fryzjerem. Będzie 4 dni. Co tam? Nie. Zostań w Warszawie już. Drugi kolega mówi tak, zaprowadził mnie na dworzec główny, to gdzie teraz jest Śródmieście, mniej więcej. I mówi, ostatnie pociągi odchodzą. Jedziemy do Tomaszowa. On był z Tomaszowa, ale tu uciekł i pracował. Jedziemy do Tomaszowa. Nie. Taką decyzję podjęłam, że zostaję, nie zmienię tej decyzji. Podjęłam, nie zmienię, zostanę. I w Warszawie zostałam i na Siennej, to było miesiąc przed powstaniem. I na Siennej 45 już było powstanie, wybuchło już powstanie pierwszego. I zobaczyłam pierwsze z opaskami, z krzykiem, pierwszą strzelaninę na Placu Grzybowskim. Ze swojego okna na 6. piętrze zobaczyłam. I jak spojrzałam, mówię, Boże, krew się poleje. A ten mój kolega, mamy broń, teraz damy, teraz pokażemy. Więc różne były ludzkie odczucia. Mój wujo stary, zdziwaczały, klął na powstańcu, bo nie mógł iść do pracy, nie mógł iść do sklepu, a przed tym miał biuro takie dezynfekcji po mieszkaniach.
no to on się złościł, te chemikalie, ci ludzie, co uciekali do schronów, bo były od pierwszych dni bombardowania i walki w naszej dzielnicy były. To mu kazali to wszystko wyrzucić, bo ludzie w piwnicach mieszkali. I u jednych był entuzjazm, u drugich, a ja jestem harcerka. Nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiemu. Nie, ja tu siedzieć nie będę. Jeszcze 6 sierpnia chodziłam po ludziach, po piwnicach, będzie dobrze. 6 sierpnia brał mój brat ślub w Tomaszowie Mazowieckim. Nie, podjęłam się i teraz chodzę. Co mogę tutaj, gdzie co? No i zgłosiłam się do zgrupowania Chrobry 2 i no to co możesz? Łączniczką. Możesz być łączniczką. Jaki chcesz pseudonim? Nie wiem. Jak się nazywasz? Sosnowska. To będziesz Sosenka. I taki mi dali, to nie ja wybrałam, tylko taki mi właśnie ci, co mnie przyjmowali, taki mi pseudonim dostał. I do tej pory więcej mnie ludzie znają, że jestem Sosenka niż z nazwiska. I zostałam łączniczką. No ale co za łączniczka, jak nie zna Warszawy. I nagle chłopaki, właśnie te gazeciarze, oni nam bardzo pomagali różni, bo oni wiedzieli, tu była apteka, tu był magazyn. I odkryli gdzieś, przynieśli bardzo dużo materiałów, takie surówki tak zwane, że się nadawały na bandaże. I w naszym domu tutaj jest, nie, Sienna 41, był punkt sanitarny. I tam mnie do tego punktu przydzielili, żebym rwała te bandaże, żebym robiła leki i gdzie bliżej chodziła z rozkazami. Więc przeważnie najbliżej było na Mariańską. Ale przejść ten kawałek z Mariańskiej, teraz to jest parę minut, a przed tym to się przechodziło takimi dziurami w domu, w domach. To było ciężko. No i jednocześnie wysyłali mnie z grupą kolegów czy koleżanek, że tu są, przed tym się mówiło niedaleko, ale to iść to było bardzo daleko. W browarze jest zboże i tam można z tego robić coś, jakieś jedzenie, ale są i soki. No i mój kapitan mnie wysyłał tutaj. Przychodziłam, ale nie wiem jak, jedni podobno, tu był bardzo duży obstrzał, ale jedni wchodzili czy przez bramę, czy nie. W każdym bądź razie, ja pamiętam jedno, jak po takiej drabinie musiałam przez ten mur przechodzić i ryzykowało się, albo zostałaś na tym murze, albo przeszłaś. Ale jest rozkaz, ja jestem harcerka, nie ma. Nie wykonasz rozkazu. Musisz iść, bo taki jest rozkaz. I tym sposobem po to zboże tutaj do tych browarów chodziłam. I to było wielką pomocą dla ludzi. Z tego jęczmienia robiło się zupki. Ja przynosiłam jęczmień, tylko ja ich nie gotowałam, bo ja miałam robotę w aptece. Tam musiałam więcej być i gdzie kapitan wysłał, dowódca, to musiałam iść. Mój kolega walczył z bronią. On strzelał, umiał strzelać, bo tych harcerzy to wojsko przygotowywało w Tomaszowie. Po drugie oni mieli. Mój brat nigdy nie strzelał, chociaż był w konspiracji. On był tym, co umiał organizować. Ja to musiałam martwić się, tylko żeby oni mieli co jeść. I to było moje zadanie. No i to samo tu się odezwało, że też myślałam o jedzeniu. Mają być zrzuty. I kilka
nas wydelegowali, że mieliśmy gdzieś iść po Żółtym. Mnie się wydawało, że to był plac Grzybowski. I przecież nie walczyłyśmy, nie z bronią, tylko byłyśmy, czekałyśmy na te zrzuty. Nagle koleżanka, piękna dziewczyna, śliczna, byłam zawsze nią zachwycona, taka pracowita i mimo tej swojej piękności nie była pyszna, tylko tak chętna, tu zrobię, tam zrobię. Trzymamy się za ręce i ona upadła, bo ten tak zwany gołębiarze strzelił jej prosto, widocznie trafił, że upadła, śmierć na miejscu. Nie walczyła, ale brała udział w powstaniu. Pomagała jak mogła, bo pracowała razem ze mną w składnicy aptecznej, więc pomagała. I też za co? To było dla mnie bardzo ciężkie. Ja w ogóle tak samo. Nie walczyłam, pomagałam. Poszłam gdzieś niedaleko z rozkazem. Kapitan mi dał, że mam gdzieś dom mieszkania prywatnego. Chyba to była Sienna 43, bo jako tak gdzieś blisko chodziłam. I poszłam tam, załatwiłam, ale słyszę krowa. To tak zwane działo, że się słyszy, jak oni to nakręcają, tak jakby krowa. I zaraz pociski lecą. O rety, no to będzie krowa, to z tego pokoju uciekłam, ale mogłam tylko wyjść za drzwi. Złapałam się za kłamkę, a tu już gruzy lecą. I gdybym nie wyszła z tego pokoju, no to bym tam została. A tu klatka schodowa ocalała. No więc chłopaki wiedzieli, że ja tam poszłam z rozkazem, jak już się to uspokoiło. Lecą do mnie, bo jak się było rannym, to się nie czuło od razu bólu, tylko ciepło się robiło, jak krew leciała. Gdzie ci ciepło? W but. Jak to w but? Tak, bo byłam chuda, mała, a Czesiek był szewcem. Wobec tego tu mi wpadło odłamek i poleciał do palca. Więc jak jest ta piosenka, gdy cię ranną w prawy but, to cię opatrzy sanitariuszka. Mnie nikt nie opatrywał, bo byłam zaraz w składnicy i też nie walczyłam i bym życie straciła. Kiedyś znowuż, dlatego właśnie mówię, że jedni walczyli, bo taki mieli rozkaz, a inni nie walcząc też pomagali, też byli potrzebni, bo bez nich nie mogliby jeść, nie byłoby opatrunków, nie byłoby leków. Mieliśmy magistra pana Zielińskiego, który właśnie te leki robił. Znów raz poszłam tylko w tym samym podwórku. Gdzieś tam miałam iść z rozkazem, bo bardzo cywilna ludność, niektórzy pomagali. Niektórzy kleli, a niektórzy bardzo pomagali, oddawali swoje mieszkania, oddawali co mieli, a niektórzy wyjechali na wczasy i wiedzieli, że będzie powstanie, to uciekali. I idę z tym rozkazem i jak to był przypadek znów. Słyszę, lecą samoloty, będzie bombardowanie. I w pewnym momencie ja tak jakby stanęłam i tak się przyczaiłam, bo człowiek w czasie bombardowania to chował głowę. I bomba upadła do pierwszego piętra, a ja znów ocalałam, bo i nie walczyłam, bo byłam przy takim wejściu, jak jest do piwnicy. I ten pęd powietrza wrzucił mnie właśnie przez te drzwi, że wpadłam do piwnicy. Gdybym chciała przy ścianie, to już bym nie żyła. Dlatego, że ten pęd powietrza był tak silny, żeby mnie uderzył o tą ścianę. Ocalałam. Miałam silne ręce. To trzeba, jak gdzieś właśnie znaleźli magazyny, gdzie była apteka. Właśnie teraz się dowiedziałam, że tu niedaleko nas była apteka i na Mariańskiej była apteka. Ale pamiętam taki napis Bayera.
Wobec tego musiała być gdzieś apteka i dlatego ten punkt u nas, ten sanitarny był. No więc w takich, to były duże butelki i trzeba było do małej butelki przelać, bo niosło się gdzieś na punkt mały. Takie było zamówienie, że taki lek jest potrzebny. No to spróbujcie z takiej dużej, ciężkiej butli przelać do małej butelki. To nie było łatwe, bo wtedy by się wszystko rozlało. Trzeba było to robić umiejętnie, tak jak bandaże czy inne rzeczy. Trzeba było myśleć. I miałam silne ręce, bo pracowałam od dziecka. No i to robiłam, co umiałam, jak umiałam i pomagałam. Właśnie, niektórzy mówią, że bawili się, śpiewali. Były koncerty na Powiślu. U nas nie. U nas było cały czas bombardowanie. I trudno mi powiedzieć, jak mój dzień powszedni. Wiem jedno, że jak mieliśmy iść po wodę i zależy właśnie, jak kto będzie mówił o powstaniu. W naszej dzielnicy nie było wody. Iść po wodę z wiaderkiem, gdzie się akurat tam lało, się narażało życie. A moja, właśnie mojego męża i moja koleżanka mieszkali na Kruczej, blisko Pięknej i Alei Szucha. Tam nie bombardowali. Oni byli przygotowani, że będzie powstanie, bo u nich był, mieli broń, mieli wszystko. I studnie na podwórku, więc mieli jedzenie, nie bombardowali, przechowywali Żydówkę, ocalili tą Żydówkę, która uciekła z getta. I pamiętam, jak nagrywany był film o pogrzebach, że niosą chleby, wszystko, trumny. Tak, to było w pierwszych dniach. Kiedy gdzieś jeszcze była jakaś hurtownia, a u nas na podwórku chowali, bo na początku jeszcze by, czy właśnie ktoś był w jakiejś dzielnicy, gdzie te trumny były. Dlatego każdy będzie mówił o powstaniu co innego. I dlatego nie można jednej wypowiedzieć za wszystkich. Mój kolega Czesiek, później mąż, który właśnie działał w czasie okupacji, on działał, on strzelał. I oni mieli to jedzenie. A mój wujek, który był na szóstym piętrze, jak mu ktoś coś dał, gdzie do sklepu nie poszedł. I ludzie go żywili, przeżył. Więc nie można mówić, że jak ktoś mówi, tu było tak chowane, tu było tak. Zależy, gdzie było, w jakiej dzielnicy i jak kto przeżywał. W naszej dzielnicy tu było straszne bombardowania. I ja nigdy nie zapomnę, jak do naszego domu przyszli ludzie z Chmielnej. I tam sześciopiętrowy dom był zrujnowany, bo leciała ta pocisk, gruba Berta, gdzieś pod Warszawą i w piwnicę i cały dom wysadzono. No więc wiadomo, i dzieci, i ludzie niewinni ginęli i przyszli do naszego domu jedni. Tak jak później i jedni przeżyli i każdy będzie mówił, zależy. Ja przeżywałam cały czas pracę i bombardowania. Tu było strasznie. Co trochę któryś dom zburzony. Już się zbliżała kapitulacja. Już ludzie niektórzy już mówili, już trzeba skapitulować. I dowiedzieliśmy się, że powstanie upadło. Czesiek, który taki, ten Czesiek to zawsze mówię, to był kolega, z którym mieszkaliśmy razem w Tomaszowie, byliśmy sąsiadami,
a później w Warszawie była, później był moim mężem. Krótko przed kapitulacją został ranny. Ja teraz, o Boże, jak tutaj pomóc? Odcięta byłam od rodziny zupełnie tej na krócej. Ale krótko przed tym, jak Czesiek był ranny, przyszedł tutaj. I jak został ranny, to dał znać i ta poczta polowa dała mnie znać, że on tam jest. Po kapitulacji, no co teraz robić? Jak teraz będzie? Cywilna ludność ma wyjść, wojsko ma wyjść. I ja tylko jedno myślałam. O jednym. Co teraz? Nie rozpaczałam. Inni bardzo rozpaczali. Byli bardzo zasmuceni, ale tak jak do mnie piszą dzieci tyle listów. I jeden taki mały chłopczyk napisał taki list. Być zwyciężonym i nie ulec. I ja takie odczucie wtedy, dopiero teraz sobie zdaję z tego sprawę. Dobrze, i teraz co dalej? Co dalej? Jak robić? I zaczęłam biegać tutaj koło naszych domów i co kto ma, że jak już będzie cywilna ludność wychodziła, żeby przed te kapliczki zostawiali. I z tego różne rzeczy robiłam. I mój kapitan zdecydował, on jest ciężko ranny, nie zostawiaj go. I tym sposobem dostałam fikcyjne zaświadczenie, że jestem sanitariuszka. Ale wzruszyło mnie jedno, bo przyszła rodzina, bo już wtedy można było chodzić po kapitulacji, ale jeszcze nie wyszli, ci z Kruczej. A że on się opiekował majątkiem swojego szefa na Chorzej, więc stoję tak przy tej pryczy, to było na Złotej, tu szkoła jest i teraz i wtedy też była szkoła. I też dopiero przedwczoraj tam poszłam pierwszy raz na to podwórko. I mówią, Cechu, co masz, co masz? Tylko myśleli. A nikt nie powiedział, co z tobą będzie. I stoję nad tym łóżkiem i tak, łóżko tam, siennik ze słomy i na podłodze w tych. I tu we mnie było właśnie znów harcerka. Nie zostawiaj, jak mogę pomóc. Oni poszli z cywilną ludnością. I później moje odczucie, jak już tak biegałam, bo na Śliskiej, na Zielnej, były te punkty wszystkie, już cywilna ludność wyszła. I ja już biegałam to, co ktoś zostawił i na Zielnej tam była koncentracja tych punktów z naszej tutaj okolicy. To też tutaj piszę. I można było tam chodzić i znosić różne rzeczy, że to ze sobą zabierzemy, bo nas mają pociągiem zabrać i gdzieś nas wywieźć. Trudno, gdzie wywiozą. I słuchajcie, przeżycie moje, którego, bo niektórych się nie pamięta, ale takie przeżycie właśnie jak ten mur tutaj, browarze i jak ci ludzie po kapitulacji, bo mój wujek nie wyszedł. Powiedział, że on nie wyjdzie. Na pewno Niemcy później chodzili po podwórkach i podpalali, co jeszcze ocalało, czy tam nie są ludzie. A wujek był na szóstym piętrze. I na ulicy siedzą staruszkowie, już cywilna ludność wyszła, wojsko wyszło. I ja do nich mówię, dlaczego wyście nie wyszli? A oni mówią, gdzie? My nie mamy siły iść gdzieś. A przecież to do Pruszkowa ludzie gnali. My nie mamy siły. Siedzą z jakimiś małymi tobołeczkami. Nasze dzieci zginęły. Domu nie mamy, zburzony. No to niech nas tu zabiją i my nie pójdziemy. Tych chorych koncentrowali, zależy w której dzielnicy. U nas na Zielnej. I później nas pociągamy.
I też na Dworcu Zachodnim przeżywam takie uczucie. I nas zawieźli ten około 2500 rannych i personel na Dworzec Zachodni. I tam nas załadowali w takie wagony towarowe, przystosowanie, które tam jakieś tam prycze były, ale w wagonie tłum ludzi, bo i personel, i chorzy. Ubikacji tam nie było w takim wagonie towarowym. I musieliśmy przeżyć. I wiozą nas do Łodzi. Ale zdecydowało SS, że bandytów jeść nie będą. Jest 2500 rannych. Wyładować i tam gdzieś porozstrzelać wszystkich. Ale Wehrmacht zorientował się, przecież ruskie byli już pod Warszawą, że to nie. I tak z nimi dyskutowali, się przerazili i nasze władze, że my już jesteśmy jeńcami wojennymi. I widzicie, Niemiec, jeden chce strzelać, drugi już mówi stop. I dopiero zdecydowali po długich rozmowach załadować i wieźli nas 2 dni, co trochę gdzieś żeśmy się zatrzymywali i aż żeśmy się znaleźli nad Elbą, to między Dreznem a Lipskiem do Niemiec. Tam były jakieś obozy międzynarodowe jeńców wojennych. Międzynarodowej i Polacy z 1939 roku. Kilka takich obozów. I nas tam dali nam 21 baraków. Nasze władze umiejętnie tam się rozrządziły. No i tak umiejętnie różne rzeczy przewozili, że to jest jakiś sprzęt potrzebny do tego, że nawet radio tam przewieźli i tym sposobem mieliśmy różne rzeczy ci, którzy nami kierowali. Bo tak jak ja, to tylko kazali nieść tu, to zaniosłam. Ale między innymi i kobiety w ciąży były i tam dzieci się rodziły. I dzięki mądrym rozmowom Niemców, Wehrmachtu z naszymi władzami ocaleliśmy znów 2500. Między naszymi barakami, podobno między naszymi obozami, były fabryki amunicji niemieckie. Widzieliśmy, jak bombardowali Drezno. To Niemcy się chowali, u nas się cieszyli. A ja znów, o Boże, tam niewinni ludzie giną też, prawda? Wiele. Wcale się tak nie cieszyłam. Ale to była Elba, co teraz Łaba się nazywa. Granicą było, później uzgodnili, bo teren przygotowali Amerykanie, że do nas mają wkroczyć Amerykanie, ale z drugiej strony szli Rosjanie. I to znów było straszne, bo już prawie jest wyzwolenie. Niemcy prawie nas już opuszczają, chociaż jeszcze nie było końca wojny. Zanim było w Berlinie, myśmy byli wcześniej. Boże, i ci strzelają, ty strzelają, nad nami te kule lecą. I znów takie odczucie, co teraz? Jest wyzwolenie. Czy do nas Niemcy uciekali do schronów? My nie, tylko czekaliśmy, co będzie. I do nas pierwsze przyjechała konnica taka rosyjska. Dawaj dziewoczki. I też jeden, to ja byłam świadkiem, jeden z dowódców rosyjskich, tego co chciał, te dziewoczki zastrzelił. Nie? Poczekaj. I później oni się wycofali i już przyszło normalne wojsko, jeszcze nie było wyzwolenia. I już naszymi władzami byli Rosjanie, Niemcy nas opuścili. No i powiedzieli, jak chcecie, możecie z nami iść. No ale ludzie nie poszli, bo oni chcieli osłonę, że będą mieli od nas.
Ja zostałam też, nigdzie nie poszłam i przyszli Rosjanie i później kapitulacja. Jest już koniec wojny. I później już po wyzwoleniu, bardzo później przeżywałam, jak ocalałam, jak ta bomba leciała i upadła. Ten świst, jak leciały samoloty i później pikowały tak do dołu. To odruchowo chowałam głowę. I te pikujące po wyzwoleniu na filmach, jak widziałam te filmy, to odruchowo chowałam głowę. I teraz, po tylu latach, przecież mam 97 lat, dopiero poszłam na podwórko, gdzie przeżywałam powstanie. Jeszcze do tego mieszkania nie miałam odwagi wejść. Wczoraj poszłam do szpitalika na Śliską zobaczyć te gruzy. I dopiero teraz szukam wspomnień. Tyle lat jeszcze nie mogłam, jakoś tak za dużo jest wspomnień. A tyle mam teraz, tyle spotkań, tyle wszystkiego, że łezka w oczach jest. I właśnie dlatego młodzież musi pamiętać, że nie zawsze siła wszystko robi.